Obecnie mieszkanie na wsi nie jest źródłem kompleksów, tak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP. Dane pokazują, że tych, którzy mieszkają w mniejszych skupiskach, wcale nie ciągnie do dużych aglomeracji miejskich. Niestety informacje zebrane przez TNS OBOP pokazują, że Polacy na wsiach i terenach podmiejskich mają niską świadomość ekologiczną. Główną barierą są kwestie ekonomiczne. Po prostu te osoby, szczególnie te właśnie tradycyjne, które używają węgla, drewna czy koksu, są osobami, które zarabiają mniej, których nie stać na tego typu rozwiązania i które po prostu nie są w stanie ze swoich dochodów tego typu instalacji zasponsorować. A jeśli chodzi o pomoc na przykład władz lokalnych czy władz centralnych, to tak naprawdę 80-70% wszystkich badanych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, nie słyszało o żadnym typie pomocy, właśnie jeśli chodzi o na przykład odnawialne wsparcie odnawialnych źródeł energii, czy dofinansowanie do systemów grzewczych, nie słyszało o żadnych tego typu pomocach ze strony władz lokalnych czy centralnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego 93% powierzchni Polski zajmują tereny niezurbanizowane. Na tych obszarach mieszka ponad 14 milionów obywateli. To stanowi blisko 40% wszystkich mieszkańców Polski. Gdybym miał powiedzieć, jaka jest najważniejsza cecha gospodarki energetycznej, przeciętnego gospodarstwa rolnego, to jest chaotyczna gospodarka. To nie tylko chodzi o to, czy to jest energia węglowa, czy bezwęglowa. Ona jest po prostu węglowa i drzewna, i trocinowa, i trzcinowa, jakakolwiek jeszcze inna, i torfowa, jaka się tylko inna da. Zatem większość gospodarstw rolników praktycznie nie korzysta z gazu. W związku z tym nawet w tych rejonach, w których jest dostęp do tego gazu, znacznie trudniej jest o zaopatrzenie gazu i to nieproporcjonalnie mniej gospodarstw na wsi korzysta z zaopatrzenia gazu, natomiast korzystają z tej energii, którą mogą dostać u siebie, czyli praktycznie korzystają z drzewa. Przystępując do Unii Europejskiej, nasz kraj zobowiązał się do przestrzegania zobowiązań oraz podejmowania wielu działań, m.in. redukcji emisji CO2, przejścia na gospodarkę niskowęglową, to jest niskoemisyjną, zabezpieczenia dostaw energii oraz poprawy warunków dla rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich oraz podmiejskich. Polska zrobiła bardzo wiele w zakresie ograniczenia emisji w poprzednich latach, zarówno związków siarki, jak i związku azotu. Tutaj wyprzedzaliśmy nasze zobowiązania związane z protokołem z Kioto. Natomiast jeszcze niewielką część energii możemy zaliczyć sobie do energii odnawialnej, chociaż w tej materii jest bardzo duży postęp. Mam nadzieję, że osiągniemy w 2020 roku około 15% udziału energii odnawialnej. Jest już dużo lepiej, ale przed nami jeszcze długa droga. Na szczęście coraz więcej ekologicznych rozwiązań jest stosowanych w życiu codziennym. Dla naszej planety najlepszymi źródłami energii są te, które najmniej przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, najmniej przyczyniają się do zmian klimatu i są to przede wszystkim energia wiatru, energia słońca, energia geotermalna również. W Polsce mamy wystarczający potencjał, żeby przechodzić energetyczny, żeby przechodzić stopniowo na odnawialne źródła energii i odchodzić od anachronicznego, nieekonomicznego i nieekologicznego paliwa, jakim jest węgiel. Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy wymagają ponownej analizy i prawdopodobnie także wprowadzenia zmian, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych.